Dzisiaj będzie jedno z tych wideo, które no, komponuję wokół takich wliczanek. Punkt pierwszy, drugi, trzeci i w ogóle. Mam nadzieję, że ono też Wam coś rozjaśni, a tematem jest, co mężczyźni naprawdę cenią w kobietach. Ale tu uwaga, ja pytałam mężczyzn, nie chłopaków i facetów, ok? Facet to jest taki chłopiec w dorosłym ciele. Pytałam mężczyzn. I wynik mojej pracy jest dla kobiet, nie dla lasek. Które są takimi dziewczynkami w dorosłych ciałach, ok? Tylko dla kobiet spójnych, stawiających na rozwój, na autorefleksję, które są dojrzałe emocjonalnie i które naprawdę potrafią postawić na siebie. Więc może zacznę od tego, że my kobiety czasami myślimy sobie, że. No właśnie, my zakładamy, że oni czegoś od nas chcą, że chcą, żebyśmy były jakieś takie i przeważnie inne niż jesteśmy, a to jest bójda, totalna bójda. Bo uwaga, pierwsza najważniejsza rzecz, jaką mężczyźni niesamowicie cenią w kobietach, no to, to jest to, że uwaga, jesteś sobą. I jeżeli jesteś sobą, to on wtedy cię widzi. I oni tego właśnie pragną. I być sobą to naprawdę poznać się dogłębnie, wiedzieć, jakie są twoje potrzeby, być świadomą, jak je komunikować, być. Wdzięczną i chętną do tego, żeby przyjąć pomoc w ich spełnianiu, i po prostu tę, tę chęć, że, że ktoś tego chce i pragnie dla ciebie, żeby ci pomóc, czy tutaj twój mężczyzna, czy w ogóle mężczyzna. Bo mężczyźni generalnie, oni naprawdę chcą, żebyśmy pojęły, że oni chcą nam dać swoje dary, oni chcą nam pomóc, służyć, oni chcą, żebyśmy były szczęśliwe, żebyśmy się cieszyły. Więc kobieta, która jest sobą, zna swoje potrzeby. Umie o nich powiedzieć, potrafi też przyjąć to, co mężczyzna chce jej dać. No i też pozwala sobie na takie swoje osobiste odpały. I no właśnie, punkt drugi. Kobieta przy mężczyźnie to jest, to jest taka fajna cecha, o której my myślimy, że to jest głupie, a nie jest. Kobieta przy mężczyźnie pozwala sobie na głupkowatość. Pozwala sobie na swoją zabawowość, na swoją taką lekkość, dziecięcość czasami. I to jest taka lekkość, wiecie, taka zapraszająca do zabawy, do takiego, tego czegoś, co jest de facto zabawą. A zabawa to nie jest tylko takie samo przyjemne, super ekstra, non-stop. Małe dzieci doskonale wiedzą, co to jest zabawa. Uwaga, definicja zabawy. Zabawa to jest taka czynność, w której angażujemy odrobinę trudu i wkładamy w to jakiś swój, kapitał, so to say, po to, żeby dostać z drugiej strony masę frajdy i przyjemności. I to jest pewne. I małe dzieci wiedzą, że y, mogą spaść z płotu, ale i tak na niego wejdą, nawet jeżeli zedrą sobie kolana. Małe dzieci wiedzą, że mogą dostać szlaban, ale i tak zostaną dłużej na sankach, no bo frajda jest taka fajna. Okay? Więc to jest taka kompozycja takiej odrobiny trudu, bardzo świadomie podjętego i no właśnie, tej, tego zwrotu, który idzie po tym trudzie. I kobieta, która pozwala sobie na tę swoją właśnie zabawowość, te swoje osobiste odpały, te rzeczy, które jej sprawiają osobistą przyjemność, gdzie ona ma swój, tylko swój świat, w którym ona sama rozkwita, który ją karmi, no to to jest marzenie mężczyzny po prostu. Dlaczego? Bo ona się na nim nie ufiesi, żeby on był e, jakby źródłem jej szczęścia i zadowolenia. Dlatego to jest takie ważne, więc no, cokolwiek to dla Ciebie znaczy, bądź z sobą i... Dbaj o swój świat, w którym możesz się bawić. Gdzie jesteś czasami małą dziewczynką, w którym się bawisz w kreatorkę tego wszystkiego i wchodzisz w rolę dosłownie bogini, żeby móc się w tym po prostu rozpuścić i się tym cieszyć. Cokolwiek to jest, ale to ma być Twoje. I punkt 3. Ona ma poczucie humoru. Ona umie się śmiać, ona lubi się śmiać i ona naprawdę z wielu rzeczy się śmieje. Wiecie, jakie to jest uwalniające, kiedy zaczęłam śmiać się z moich pałtek na brzuchu? Śmiać się z moich rozstępów? Śmiać się z tego, że czasami no, w brzuchu mi burczy tak, że, że po prostu cały autobus to słyszy i mój mąż się z tego śmieje, a ja z nim. Śmiać się z moich głupich pomyłek. Śmiać się z tego, że czasami on się trochę, nie wiem, zachowa głupio, a ja po prostu po prostu się z tego śmieję i, i go nie krytykuję, tylko, ojejku, głupiutki ptaszku. <głupia> Więc ta umiejętność śmiania się i, i, i to wysokie poczucie humoru, ono też pokazuje coś bardzo głębokiego. Umiejętność transformacji danej sytuacji, która nie jest może najwyższych lotów, w taką, która ma bardzo dużą wartość. Poczucie humoru jest takim sygnałem. śmiać się z moich głupych pomyłek. Poczucie humoru jest takim bardzo ważnym wskaźnikiem, że potrafię automatycznie wprowadzić wdzięczność i lekkość do tego, w czym jestem. I sytuacje, które mnie spotykają, one są tylko jakimś doświadczeniem, a ja mogę je zabarwić według tego, jak ja tego chcę. To jest też duży znacznik, że mam sporo kreatywności w sobie. I to jest to coś, co mężczyźni naprawdę kochają. Poczucie humoru u kobiet jest naprawdę wielce, no, wielce cenione. Punkt cztery. Pogadajmy o pięknie. Część z Was może pomyśleć, no tak, może być piękna. Muszę być jak te laski na Instagramie, żeby w ogóle mnie zauważył. Nie, nie musisz i nie masz być. Pamiętaj, masz być sobą. Sobą, cokolwiek to dla ciebie znaczy. Nie dla niego albo pod niego, dla siebie samej. A zintegrowane piękno, to uwaga, to jest umiejętność. To nie jest coś takiego, co jedne się takie rodzą, inne się takie nie rodzą. My wszystkie to mamy, my wszystkie mamy ten błysk, tę iskrę, ten, ten, to, to, ten magnetyzm, my to w sobie mamy. No możemy widzieć piękne osoby, które są tak. Wiecie, no to są takie. Widać, że tak im żal do peściska, że po prostu aż nie chce się z nimi gadać. I my widzimy te osoby, które są, powiedzmy tak obiektywnie, jakby nie takie instagramowe, ale tak przyciągają uwagę, że mogą iść sobie w dresiwie i bez makijażu i roztrzepanymi włosami, a ludzie się za nimi oglądają, bo są takie magnetyczne. Ja też to widzę po sobie z mojej historii, gdzie dawniej to po prostu była to na makijażu, nienaganny wygląd, postawa wyprostowana, zawsze córki do przodu popadło, do tyłu, wiadomo. I ja byłam tak smutna i ciężka w tym, że czułam się też niewidzialna mimo wszystko. A spojrzenia jakie ściągałam, one było od facetów. No właśnie. Ale gdy totalnie zrzuciłam ten wizerunek i zintegrowałam moje unikalne piękno, ok? Które nie ma wieku z którym się zintegrowałam naprawdę stosunkowo niedawno w moim życiu, to ja nie potrzebuję makijażu. Ja nie potrzebuję fancy ciuchów. Ja nie potrzebuję upinać sobie włosów czy farbować ich, przykrywać tych siwych. Ja nie muszę. Naprawdę nie muszę. A widzę jakie fajne przełożenie ma to na mężczyznę, który jest przy mnie i na innych, których doświadczam. I oni to komplementują. Zintegrowane piękno to jest nauka korzystania z tego właśnie swojego zasobu. Nauka korzystania z tego zasobu to nie jest coś takiego, że mam taką twarz o takich rysach, w takim makijażu, w takim cichu, z taką postawą i takiej wadze, wzroście obwodach i w ogóle i wtedy jestem piękna. Przestań kupować ten bullshit, bo to jest bullshit. A ja mam wysoki bullshit detektor i mnie to bardzo boli. Jak dostrzegam dzisiejszą branżę Beauty zbudowaną właśnie na tym kobiecym lęku. Nie jestem piękna, nie czuję się piękna, jestem nie dość młoda. Gówno prawda. Jesteś i samo to ma w sobie zasób piękna. Sięgnij do niego, odkryj je, spójrz na siebie życzliwie, bo zapewniam cię, twój mężczyzna, on na ciebie patrzy z zachwytem. On ma wyczulony radar na piękno i on wie, że ty je w sobie masz. I kiedy on ci mówi, że jesteś piękna, to do cholery jasnej, zamknij buję i przyjmij to. Przecież chcesz się podobać. Przecież chciałabyś być obiektem westchnień? Więc. Przyjmij to po prostu, bo masz przy sobie kogoś, kto Ci to daje. Dokładnie to, o co prosisz. Naucz się przyjmować. No i, no właśnie, kolejny punkt, piąty. Kobieta przyjmuje to, jakim mężczyzna jest i to, co dla niej daje. Więc gdy on stara się dla niej i wymyśla coś fajnego i przynosi jej, no to ona się tym cieszy. Ona to komplementuje, nawet jeśli o to nie prosiła. My żyjemy w czasach, w których próbujemy feminizować mężczyzn i stawać do roli silnej, niezależnej, która ogarnie sobie wszystko sama, ale wtedy oni czują się niepotrzebni. A mężczyzna potrzebuje czuć się potrzebny. Naprawdę, jednym z wielkich, ogromnych motorów działań i życia mężczyzny jest to, że mogą się przekazywać dalej. Przecież to wynika też z naszych biologii, ok? Oni chcą przekazywać się dalej. To jest też zakorzenione w ich energii. Oni pragną, aby dar, który niosą, był przyjęty, zwłaszcza przez ukochaną kobietę. I co z tego, że to czasem jest jakiś nietrafiony prezent? Co z tego, że może to nie jest do końca to, o co prosiłaś? Pochwal to, przyjmij to, skomplementuj. I zapewniam cię, że bardzo niedługo od tego momentu będziesz dostawała dokładnie to, o co prosisz. I tu nie chodzi o manipulacyjną sztuczkę typu, będę go chwalić za wszystko i on będzie robił wtedy to, co ja chcę. Bo jeżeli jesteś spójna ze sobą i dojrzała emocjonalnie, no to ty sama będziesz sobie dawała to, co potrzebujesz i będziesz też dawała to coś drugiej osobie w swojej relacji. Jemu i będzie między wami wymiana, a nie ciągnięcie z jednej strony. Bo punkt 6. Dojrzałość emocjonalna i komunikatywność, to jest to coś, co mężczyźni bardzo cenią. To, co czuję, że jest takie bardzo częste u mężczyzn, z którymi pracuję, to to, że trafiają na takie tak zwane księżniczki albo takie kontrolujące mamuśki i oni czują się przez nich albo jakby no dosłownie ciągnięci z portfela i prowokowani tym i naprawdę zaduszeni, albo właśnie tacy kontrolowani, jakby mieli helikopter nad sobą i ciągle krytykowani, nie robisz tego dobrze, mnie to nie zawala i w ogóle. I te, te archetypy kobiece, one biorą się tylko z tego niespełnienia. Tylko wtedy, mówi drogi mężczyzna, jeśli tego słuchasz, to nie masz przed sobą kobiety, tylko uwaga, laskę. Dziewczynkę w dorosłym ciele, która czuje, że jeżeli pozostanie dzieckiem, to dostanie opiekę, na jakiej jej zależy, manipulując swoją seksualnością albo swoimi zasobami, żebyś w to wszedł. I nie jest to dla niej trudne, bo na pewno jest atrakcyjna i korzysta z tego, co myśli, że się podoba, ale nie ma zintegrowanego piękna ze sobą, bo jest bardzo zafliksowana na wyglądzie, albo masz do czynienia właśnie z tą mamuśką w środku. Bo to dziecko w niej będzie generowało czasami postawę: ja chcę mieć władzę, ja chcę mieć kontrolę nad tą relacją, ja chcę dostać to, co ja chcę, i będę używała takich sztuczek, jakie znam, takich rzeczy, jakich się napatrzyłam w relacji moich rodziców, a być może ciebie sprowokują albo popchną do tego, co chcę. I będę cię ubliżać, będę cię krytykować, nie będę zadowolona, ale w końcu się domyślisz i będę narzekać. No ale właśnie, jeżeli Ty sama łapiesz się na narzekaniu, no to zastanów się, jakie są Twoje potrzeby. Przemyśl je i nazwij. Bo dojrzałość emocjonalna zakłada nie unikania problemów, ale o, jest problem, zaraz znajdę rozwiązanie. Hmm, czego potrzebuję? Jak się czuję? Jaka jest moja potrzeba pod tym, co czuję? Jak mogę to zakomunikować? Jak mogę o to poprosić? Jak mogę to przyjąć? Widzicie, te wszystkie punkty się wzajemnie przenikają. Punkt 7. Czerpanie przyjemności z tego, co jest. Jakie to jest cudowne, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrafią dosłownie cieszyć się życiem. Czuć wdzięczność za to, co w tym momencie trwa. Wiedzieć, że to, co w tym momencie trwa, to nie jest przypadek, tylko efekt. Wiedzieć, że jeśli się nadbuduje jakąś energię, stworzy do tego przestrzeń, wleje się tam swoje zasoby, swoją energię, swój czas, no to to potem może tylko cieszyć. Niczym to ziarenko, które się zasadzi, a które później wyrasta na jakiś fajny kwiat albo drzewo. Czy inną roślinę, whatever. Ale czerpanie przyjemności jest czymś naprawdę no, przepięknym. Mężczyźni chcą, by kobiety umiały czerpać przyjemność. I nie macie pojęcia, ilu z nich czasami się do mnie zwraca, że chciałbym, żeby moja kobieta miała takie cechy jak ty. Chciałbym, żeby ona się cieszyła tym, co ja jej przynoszę. Chciałbym, żeby ona luzowała. Chciałbym, żeby ona zeszła trochę z tej kontroli. Bardzo pragnę, żeby ona zaczęła żartować ze mną. Chciałbym, żeby. Było nam trochę lżej, co ja mam zrobić? Pytają o sposoby, pytają o metody, o rady, o jakieś naprowadzenie. Kobieta, która jest spójna ze sobą, ona też robi przestrzeń na przyjemność. I to jest bardzo ważne, żebyśmy karmiły się w środku, bo jak my się karmimy w środku, to wiemy już, że przyjemność jest po pierwsze bezpieczna i dobra, po drugie, daje nam tyle zasobu, takiego wewnętrznego pokarmu, sytości. My mamy swoje 100% wtedy. I do tego można już tylko zapraszać. I, troje, I tu pojawia się taki niesamowicie ciekawy paradoks szczęścia. Szczęście to się pomnaża, gdy się je dzieli. Śmiech jest niezwykle zaraźliwy. Tak jak i smutek. Więc pomnażanie tego zasobu jest czymś naprawdę cudownym. I mężczyźni bardzo pragną, właśnie, by kobietom po prostu było przyjemnie, by uczyły się tego, jak może być im przyjemnie, i by umiały tak jak wcześniej we wcześniejszych punktach wspomniałam, zaprosić ich do tego, poznać swoją potrzebę i wyjaśnić, to sprawia mi przyjemność, to nie sprawia mi przyjemności, to sprawia mi jeszcze więcej przyjemności, to chciałabym rozwijać przy Tobie. Zrób mi to w ten sposób, bo ja robię sobie to tak. Może zróbmy to razem i będzie to nasze wspólne. To jest to coś, co tak pięknie inspiruje i scala relacje i dodaje takich skrzydeł, że po prostu nie pytajcie. <grych> ok, i punkt 8. Wspomniałam o tej roli małej dziewczynki i mamy. I teraz tak, mężczyźni pragną, żeby kobiety umiały ich czasem wesprzeć, ale też żeby dały sobie pozwolenie na to, żeby o nich wsparli. I kobieta to jest taka istota, która potrafi świadomie wybrać, w jaką rolę ma teraz wejść i pozwolić sobie na to. I stanąć w tej roli, i pobyć w tej roli. Czasem on potrzebuje wsparcia, czasem on potrzebuje pokierowania, czasem on potrzebuje, żeby jego potrzeby były najpierw. Czasem on tego potrzebuje i wtedy ty wchodzisz w rolę matki, świadomie. Nie, nieświadomie, żeby go kontrolować, wytyczać, sprawdzać wszystko, ogarniać, i wtedy jesteś zmęczona, zniszczona i silna, niezależna i sama. Ok? Ale kiedy mówisz wprost, to ja dla ciebie w tym momencie wejdę w rolę no, kogoś, kto cię wesprze. Kogoś, kto przy tobie popędzie, jak będziesz sobie radził sam. I jeżeli potrzebujesz, to nazwij swoją potrzebę, tak jak ja nazywam swoje przed tobą, i ci pomogę. I szukaj dla siebie wsparcia też na zewnątrz. A ja jestem obok. Ja jestem obok. Moje potrzeby na chwilę mogą iść na bok. Ja się nimi zajmę, ja się nimi zaopiekuję, bo ja je znam i ja wiem, czego potrzebuję. Więc ja się napełnię i jestem dla Ciebie. I w tym momencie bardzo świadomie wchodzisz w rolę matki na chwilę, tej kochającej bezwarunkowo. I czasami też pozwalasz sobie spać do roli małej dziewczynki. Bo ta siła i niezależność, która jest tam wkodowana, ta siła i niezależność robi nam krzywdę, jest za ciężka. My się pod tym kruszymy. I to jest za ciasne. I jednocześnie za ciężkie. Więc może czasami pozwól sobie opaść. Pobyć bezbronną, niewiedzącą, nieumiejącą. W poczuciu, kurde, jestem taka głupia. Nie wiem. Czuję się jak idiotka. I czuję się w tym samotna, skompromitowana, poniżona. I nawet nie wiem czego w tym momencie potrzebuję, ale chyba potrzebuję jakiegoś wsparcia. Pozwól sobie lawirować między tymi ro rolami w bardzo świadomym przepływie, bo im częściej świadomie to robisz, świadomie schodzisz lub wznosisz się do tych ról, tym częściej i dłużej pozostajesz, uwaga, kobietą. A gdy ty jesteś kobietą, to on może być mężczyzną, już nie tatą, już nie chłopcem, mężczyzną. I tu się spotykacie jako kochankowie, jako para, jako dosłownie. Dwa bóstwa. I tego mężczyźni bardzo pragną w kobietach. To jest to coś, czego naprawdę pragną. Nie to, co czasami myślimy, że pragną. O cechach kobiet potężnych, cechach kobiet, które są spójne, też nakręciłam wideo. One się pojawiały tutaj w rogach i chciałabym, żebyście się do nich odwołały. O tym, co mężczyźni chcieliby, żebyśmy przyjęły, też zrobiłam wideo. I również się załączam, także możecie polawirować po tych materiałach i sprawdzić, co z wami rezonuje bądź nie. A ja, wasza siostra i wsparcie w tym, co przechodzicie, w emocjach, jakie są wzbudzane wokół tematów związanych z cielesnością, seksem, relacjami, wzrastaniem do seksualnego i cielesnego potencjału, życzę wam jak zawsze soczystości i mnamośności. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.